ja teraz drogą krajową numer 73 dojeżdżam do mostu na Wiśle. Będziemy przejeżdżać przez rzekę Wisłę i żegnam województwo świętokrzyskie. Wyjeżdżam z województwa świętokrzyskiego, po drugiej stronie rzeki już będzie województwo małopolskie. No i co? Oczywiście no nie mówię, że żegnam, że nigdy tutaj nie przyjadę. Tak jak wspominałem, wjeżdżając do województwa świętokrzyskiego, nie spodziewajcie się tego, że gdzieś tam będą Kielce, będzie Ostrowiec Świętokrzyski, bo kompletnie, jak widzimy, nie w tą stronę przez to województwo świętokrzyskie pojechałem. W tej chwili jestem w miejscowości Szczucin, nie mylić ze Szczecinem. Natomiast cóż, no kiedyś na pewno chciałbym odwiedzić przede wszystkim Kielce, trochę pojeździć po Kielcach, zobaczyć, gdzie tam jest WORD i tak dalej. Myślę, że w jakiś sposób to województwo świętokrzyskie w rejonie, z którego pochodzę, w jakiś sposób mogą za jakiś czas stać się one w pewien sposób atrakcyjne, jeżeli chodzi o zdawanie egzaminów. Pamiętajmy, że w naszych stronach Zagłębie, Śląsk, jest wiele osób, które gdzieś tam korzenie mają właśnie w województwie świętokrzyskim. W jakiś sposób te wiele osób może tam wyjeżdżać na wakacje, mogą odwiedzać swoje rodziny i w momencie, kiedy będą chcieli wybrać inny ośrodek do zdawania egzaminu, niekoniecznie muszą chcieć jechać na przykład do polecanego chociażby przeze mnie czy przez wielu innych instruktorów z naszego regionu, nie muszą wybierać chociażby Oświęcimia, a mogą właśnie w jakiś sposób próbować chcieć wybierać Kielce. Myślę, że gdzieś tam z czasem może się to, a jak wiemy, te ośrodki egzaminacyjne coraz bardziej otwierają się w różnych miastach i kto wie, czy kiedyś na przykład mocnym ja bym sobie tutaj może rynek objechał najpierw w tym Szczucinie i pojedziemy sobie w lewo i zaraz skończę swoje zdanie, które chciałem wyrazić. Tutaj dość ładny rynek, to jest już województwo małopolskie, tylko nie powiem wam jaki powiat, być może, że to jest powiat Dąbrowa-Tarnowska. Skrzyżowanie ze stopem, jadę w lewo, muszę ustąpić z prawej i lewej. Zauważmy, że dookoła rynku z każdej strony jeździmy tutaj drogą dwukierunkową. Znowu mam stopa, znowu pojadę w lewo. Nie będę jechał do Mielca. Acz województwo podkarpackie też byłoby ciekawe, bo przecież jeszcze go na swoim kanale nie mam. Znowu prawej, lewej trzeba ustąpić. I od razu idę na lewy pas. Jadę w lewo. Znowu stop. Prawa, lewa oraz sprzeciwka mają pierwszeństwo. Duży ruch na tej 7.3 drodze.
O, jaki fajny. Jako mało parku pojechała. Ale fajny ma ten. Pewnie jakiś samodzielnie składany. Krzyżek. Dostaniesz, kurwa. No i patrz, po co się tu wciskał? Jak ci stoją? Dostajesz. A gdy się tam zatrzymał, to by wypuścił co najmniej dwa samochody, bo ten też by wyjechał. No, a tam ludzie przechodzili. No i jadę teraz prosto, jadę w kierunku Tarnowa, ryneczek w Szczucinie sobie objechałem. Ciekawe, ładne, fajne miejsce. I wrócę do swojej myśli odnośnie egzaminów w Kielcach, czy też w województwie świętokrzyskim. Pamiętajmy, że te wordy ostatnio otwierają w różnych miastach i kto wie, czy kiedyś takim miastem nie stanie się chociażby Jędrzejów w województwie świętokrzyskim. A biorąc pod uwagę przecież bardzo dość sporą rozległość chociażby powiatu czy to częstochowskiego, czy powiatu zawierciańskiego w województwie śląskim. I to, że tak naprawdę z tych obrzeży tego powiatu, czy to do Częstochowy, czy to do Dąbrowy Górniczej, czy to do Krakowa jest dość duża odległość, to myślę, że władze kiedyś województwa świętokrzyskiego mogą dojść do wniosku, że tego klienta z tamtych stron, z tych obrzeży, wschodnich obrzeży województwa śląskiego, można przyciągnąć do siebie, do Jędrzejowa. Stąd też ja poniekąd chciałbym w jakiś sposób to wszystko uprzedzić i chciałbym w miarę te miejscowości, czyli Jędrzejów i Kielce, powiedzmy, nie mówię, że w najbliższym roku, ale powiedzmy, że w najbliższych 2-3 latach, powiedzmy tak, średnio dobrze poznać, aby dla tych ludzi, którzy będą chcieli w tamte strony wyjeżdżać, stać się pewnego rodzaju alternatywą przy wyborze ośrodka szkolenia kierowców.